26 czerwca, niedziela, pierwszy weekend wakacji, lata. Dzień dobry Państwu. Trochę kiepsko spałem tej nocy, nie jestem za fit. Dzisiaj będzie shortowo. Przede wszystkim plaża, widać zmianę. Jest coraz więcej ludzi. Ciągnik akurat, a jest pierwsza godzina. W tej chwili dopiero zbiera śmieci. Czuć diesla. I panowie wywożą śmieciołki. Jest palnie. Dobrze, że trochę wieje. Zrobimy jeszcze test wody. Ratownika jeszcze nie ma. Ja wiem, od 1 lipca pewnie. Wejście 21A. Więcej kąpiących jak widać. To burzy dobrą temperaturę wody. Zrobię ten test dla Was. A faktycznie jest różnica, jest różnica. Wczoraj było, mówiłem 10-12, ale rozmawiałem z rybakiem, potwierdził, że wczoraj jakieś było takie frondy i tak nawiał. A dzisiaj jest ok. Dzieci, dorośli się moczą, nie ma problemu. Dzisiaj jest 16 stopni. Czyli test wody ok. Żadnych glonów, nic. Czysta. Tylko włazić. Pływać. Kąpać się. Pluskać. No a plaża, tak jak mówię, zapełnia się powoli. No i jeszcze raport z parkingu. Parking jest raczej dzisiaj pełny, co nie dziwi, ale głównie samochody, tylko właściwie po prostu osobówki sobie przyjechały, podparkowały. Widzicie sami po rejestracjach najróżniejsze numerasy. Generalnie ja dalej stoję swoim wojażowanym, sam solo. Tam dalej w głębi ten stary Rimo i ten Ducato, ale chyba jest pozostawiony, bo nikogo tu nie ma. Ktoś postawił się i tyle. A tak ogólnie to tylko osobowe, ale jest pełne. Dzisiaj, w niedzielę, by było trochę kiepsko z miejscem. Chociaż podchodzę do mojego wojażowana i zobaczcie, jedno miejsce tam jeszcze by było. Także nie jest źle. Okej. Tak zwanym centrum, czyli główna ulica dzisiaj jest, tak jak mówię, 13. Tak leniwie. W tym upale nikomu chyba się jeździć nie chce i dlatego tak wygląda, bo jest po prostu całkiem spokojnie. Coś przejedzie przy okazji, ale ja nie o tym, bo o małym triku miałem powiedzieć, pomocnym nam. Słuchajcie, kościół jest jeden. No i wiecie co? No, chyba coś się dzieje. No, potrzebujemy wody zawsze, nie? Walka o wodę. Więc zobaczcie, taki myk. Wcześniej tu byłem, bo to odkryłem. I się pytałem, czy można i tak dalej, bo ktoś z tego budynku wyszedł. Powiedział, że jak jest woda, to trzeba lać, bo zobaczcie, jest woda. Jest woda. Przystawiam. O, trochę to będzie trudno, ale i leci woda. Wiem, że to akurat przykładowo wziąłem buteleczkę tylko, ale można wziąć większy myka, jak macie. Ja mam akurat 6-litrowy taki kan i czysta, zdatna do picia nawet woda. Także zapytać można i bezpłatnie koło kościółka. To taki myk na dzisiaj, a bardzo pomocny.
Lokalizacja, każdy z was znajdzie, jeden jest kościół przy głównej drodze. Dobra, to ja zabieram tu 1 litr wody, ale już zatankowałem 6 i pewnie jeszcze raz pójdę i dotankuję. To ja się na ten moment żegnam chyba i dzisiaj naprawdę shortowo pozdrawiam was. I jutro poniedziałek, na kolejny dzień. W związku z tym do jutra i zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądać, bo weekend jest zawsze inny, a poniedziałek zdradza całkiem inne nastroje. Albo leniwe, albo ponieważ to już jest, będzie pierwszy tydzień wakacyjny, może być dynamicznie. Dobra, to nara.